22 maja o godzinie 15 odbędzie się mecz charytatywny na rzecz Ingi, zorganizowany przez Andrzeja Rogowskiego, Piotra Kołackiego i Tomasza Kartanowicza. Zaprosiliśmy do współpracy naszych starych przyjaciół z Pogoni Szczecin. Przyjedzie kilka bardzo fajnych, ciekawych nazwisk, m.in. Olgierd Moskalewicz. Może da się skusić Adam Frączak, już są po sezonie, więc może być może Adam Frączak, być może Sebastian Kowalczyk. Zaproszenie złożyliśmy również Rafałowi Janickiemu, no, jeszcze zawodnikowi Podbeskidzia Bielsko-Biała. Na leczenie Ingi potrzeba blisko 10 milionów złotych. Potrzebna jest wielka mobilizacja, aby ratować życie dziewczynki. Skupmy się na Ingusi, pomóżmy jej wrócić do zdrowia, do tego, żeby mogła jak najszybciej pokonać tą ciężką chorobę. Zapraszamy Was od godziny 14, tu zaczniemy takim festynem rodzinnym. Będą, tak jak Andrzej wspomniał, gry, konkursy, zabawy dla dzieci, loterie, nagrody. Będzie grill, puszki będą, bierzcie kasę, bierzcie rodziny, zapraszamy. W organizację licznych akcji włączają się rady sołeckie i osiedlowe, stowarzyszenia i firmy, ale liczy się przede wszystkim liczna obecność mieszkańców o wielkich sercach. Nie może się odbyć impreza bez Was, tak? Wszystkie zbiórki są dzięki Wam, tak? Także weźcie ze sobą dziadków, wnuków, prawnuków, całe rodziny. Pogodę mamy zamówioną, będzie świetna zabawa, każdy coś dla siebie znajdzie. Mecz odbędzie się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckiej 2B w Policach. W programie są przewidziane atrakcje dla dzieci i dorosłych.